Wyrosły kwiatki na tą wiosnę. Już pozostały z nami roczek dziewiąty albo i dłużej. No i cóż, zamiast trzeciego braciszka pojawiła się trzecia córeczka, właściwie pierwsza córeczka. I wniosła w życie mojej rodziny wszelkie elementy kobiecości. Oczywiście. Nie wiem skąd to się wzięło, bo mało inspiracji, powiem, ale ona tak, ona od trzeciego roku życia wiedziała, co chce i wiedziała, co chce robić, co i tak dalej. I konkurs pierwszy mamy dla Państwa. Konkurs polega na odgadnięciu, na podaniu odpowiedzi na pytanie, co mówi prawdziwa kobieta, patrując się we wnętrze swojej szafy. Nie mam się w co ubrać. Bardzo dobrze. Możemy zacząć pisać wierszyki głupotki. Tak, od tego zdania rozpoczął się następny wierszyk pod tytułem Gust. Nie mam w co się ubrać! Woła moja córka łezki roniąc. Czyżby ktoś ci skradł ubranka? Z niepokojem biegnę do niej. Nie! Ubranka są na półce, ale nic mi nie pasuje. Ta koszulka jest za ciemna. Ten sweterek strasznie kuje. W tej sukience znów wyglądam, jakbym była dzieckiem małym. Tamta zaś jest za szeroka. W tej kolory się nie zgrały. Ta bluzeczka jest za jasna. Ta za długa i zielona. Nie pamiętasz? Ci mówiłam. Prędzej na torturach skonam, niż ubiorę te czerwone, rozszerzane z dołu spodnie. Te rajtuski są za długie, tamte znowu niewygodne. Skąd się w dziecku moim wzięła taka miłość do ubiorów? Ani tatko, ani matka nie są tu dla dziecka wzorem. W końcu po godzinach czterech, grymaszenia przed lustrami, na podwórko strój gotowy. Chodźcie i zobaczcie sam. Biała bluzka z mankiecikiem. Suknia chińska z fabonami. Rajtki w paski. Na to dżinsy. Swetr pantera rozpinany. Wokół szyi szal z jedwabiu. Czapka z daszkiem, co dał wujek. Stukające budki z klambrą. To do gustu mi pasuje! I tak to właśnie jest z tymi ubraniami.